Cześć, z tej strony Agaspi119, witam was w kolejnym filmie z Wiedźmina na moim kanale. I z racji tego, że mamy questa poczekać, no to idziemy do kelnereczki. Kelnereczki od... Sprowadzisz na nas kłopot. Pierdalej. Chcę odpocząć. 5 orenów, poczekamy sobie takie 2 dni. Znaczy jeden dzień. To jest przyjść później, mamy nowe talenty. Co mogę tutaj zrobić? Nie mam jeszcze Erdenu. Więc Axie, Quen, Igni. Igni najczęściej używam. Możemy to ulepszyć jeszcze. Zostawiamy jeszcze w znaku. Stylem grupowym. O! Szansa na strach. Są 315 stopni, a to jest jaki? 225. Quen, no Quenu tak zbytnio nie używam. Ardeł? Też. Style bardziej. Zrobiliśmy się dużo z normalnymi przeciwnikami, może... Wygrupowy? W siłę może, właśnie. Po prostu może w siłę zręczność. Zręczność podbijmy. Tyk. Unik tu 20%, no i zajebiście. Igni już nie mogę ulepszyć, Arda może mu ulepszyć w ten sposób, Axie nie używam zbytnio. Żeby się przydało, bo to ludzi na naszą stronę rzuca. Może Ardu użyjemy. Coś innego mamy możliwego. To jest? To zróbmy to. Eliksiry jeszcze poróbmy sobie białą mewę z tych wszystkich. Kurwa, ja tych białych mew mogę zrobić. Dobra, róbmy, bo to jest zawsze o jeden mniej. Na razie tak, 10 białych mew. Zróbcie jeszcze jeden grom. Jaskółkę dwa razy. Powój, wilgę. Wilk, co daje wilk? Daje wilka. I zamieć. Jeszcze sporo tych eliksirów mamy. Dobra, w takim razie cyk, medytacja do... Medytacja przez 24 godziny bym chciał. I cyk. Komu by tu przypieprzył? Spać mi się chce. Rozwalę ci mordę! Dobra. Budesz mnie, dziewuszko! Wow. Sprowadzisz na nas kłopoty. Teraz tak. Jaskółki do jaskółek. Gromy do gromów. Biała mewa tutaj, grom, jeszcze jeden grom, cyk. Zróbmy to tak. Okej. Okay. Dobra, czy ja mogę z tą pogadać jeszcze? Sprzedać ci coś? Jaki? Nie, nie jesteś u siebie. Dobra, F5. Idziemy zobaczyć do góry. To jest przyjść później, 24 godziny spałem, do chuja pana. Declan Roywarden. Świetnie, że jesteś, Wiedźminie. Dowiedzieliśmy się wiele nowego o Salamandrze. Jakieś dobre wieści? Niestety nie. Ma znacznie większe wpływy niż się spodziewaliśmy. A ty, jak sądzę, masz dla mnie propozycję. Niepotrzebnie ironizujesz. Salamandra ma bardzo silne wsparcie polityczne. Tak silne, że nie udało nam się namówić ani władz miejskich, ani wojskowych do walki z nią. Jak to możliwe? Nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że ma to jakiś związek z pojawiającymi się ostatnio podejrzanymi edyktami. I co zamierzacie z tym zrobić? Potrzebujemy wsparcia i to nie byle jakiego.
oddziału wojskowego, jakiejś siły paramilitarnej. Co to ma wspólnego ze mną? Twoja sława i neutralność jest atutem. Chcemy, byś negocjował z naszymi potencjalnymi sojusznikami. Okej. Kogo masz na myśli? Tych, którym salamandry weszły w paradę. Skojatel, zakon płonącej róży. Nie sądzę, byś dogadał się z Veleradem. Zobaczę, co się da zrobić. Jeśli uda ci się kogoś przekonać, spotkamy się z nim tutaj. Czyli do Zygfryda trzeba pójść, tak naprawdę. Pris. Te questy trzeba zrobić. Wiedźminie? Nie. Bywaj. Pewna? Właśnie. Bywa. Właśnie to jest takie głupie. Do przebaczenia. Do Zygfryda. Riz, pier... No, z łaski swojej. Idziemy do Zygfryda. Trzeba przebiec coś całe miasto w takim razie. Najgorzej, że teraz jest noc i mory będą wychodzić. Jak nie urok, to sraczka albo przemarsz. Lel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 
Napiłbym się. Idziemy do Zygfryda. Tu mi pokazuje na mapie. A, Dom Triss. Ja bym chciał do... Widzimy klasztornej, czyli teraz lewo będzie. Napiłem się. Dobra, udało się pokonać. Pytałem, że przeciwnik Kikimora, ale dużo jak spadaje. Dupa mnie swędzi. Ej, dawaj, rycerzu. Tu zawsze jak się respię, to żadna, żaden czar nie jest wybrany. 1, 2, 4, 5, czyli pod trójką będzie Irden. Dobra, dajcie mi na razie Arda. Drużba, nie drużba. Arda? Nie wybrany. Napiłbym się. Do klasztornej. Idziemy. I tak jak mówiłem w poprzednich filmach, zaczynam malować figurki. I właśnie widzę, że mi przyszło powiadomienie, że paczka jest w paczkomazie, czyli moje zestawy farb. Czyli jeden z dwóch zestawów przyjechał w takim razie. Dobra. Może uda mi się jeszcze Fedlery pozabijać, bo tutaj często potrafią być w nocy. Fedlery czy Fedlery? Jeden chuj. Tam często potrafił być, jeden, tym razem go nie ma. Bo wybijałem wszystkie. Ale wiem, gdzie potrafią się respić. Pójdziemy tam na wszelki wypadek, zobaczyć, bo to po drodze. Kurwa, daj mi przejść. Fedlery chyba. Ale większość kurwa sprzedałem niestety. Zbierałem je przez dłuższy czas. Nic nie widać przez ten deszcz. Idziemy sobie tutaj. I on często się respi tam. Razem go kurwa chyba nie ma. Nie ma, jest, nie ma. Pojawisz się. Nie pojawisz się, czy cię wytłukłem już do końca. Szkoda. Szkoda. Dobra. Knech Zachonu. Oni tam kurwa napierdają całą noc? Myślałem. Gdzie jest? On pewnie śpi. Nie, wiem gdzie może być. Może być tutaj. Na posterunku. I
I chuj, go tu nie ma. W takim razie... idziemy do ogniska, do poczekać do dnia. Może to będzie w dzień. Szkolić rekrutów. Prawdopodobnie tak. Czyli do dnia, plus tam, no to 8 godzin medytacji. Oj, uderzyłem w mikrofon, przepraszam bardzo, czy to pierwszy, nie ostatni raz? Dawaj, Gerwant. Pieprzyć koło egzystencji. I tam teraz powinni napierdalać. I powinien być tu Siegfried. Jest. Sejwol. Geralt, dobrze cię znowu widzieć. Witaj. Jak tam twoja noga? Noga? A, w porządku. To było tylko draśnięcie. Wszystko skończyło się szczęśliwie? I to jak? Otrzymam od... Rozumiem. Niestety, ty nie możesz... Nie, Siegfried. No tak. Tak, Geralt... Mam dla ciebie propozycję. Co powiesz na zniszczenie salamandry? Świetny pomysł. Tylko jak? Mam potężnych znajomych, którzy wiedzą, jak ich zniszczyć. Nie wciągasz mnie, aby w jakieś polityczne intrygi? Siegfriedzie, tyle razem przeszliśmy. Zaufałeś mi w banku. Może masz rację. Mogę poznać szczegóły? W karczmie Nowy Narakord wieczorami urządzane są przyjęcia. Pojawię się niezawodnie. Czekaj na nasz sygnał. Rodryk, nie opuszczaj gardy! Okej. Okay. Teredotris, no to będzie bieganie, kurwa, w kółko. Jezus Maria. U Kalksztajna możemy sobie się tepnąć do Triss. Będzie szybsze jak bieganie. No. Pójdziemy do, tam do Kalksztajna i spróbujemy się szybko ten... jakieś kły? Ty właśnie, może Kikimorę będzie chciał. Nie szyl, tylko... do domu dentysty chcę iść. Oto żuchwa cmentary. Cmentary? Potężne zębiska, widzisz? Służą do łamania kości. Dzięki temu mogą dostać się do szpiku. Szpik to prawdziwy przysmak dla wszystkich trupojadów. 150 orenów za całą żuchwę. Dobra cena. Przyszłam do ciebie? Póki... myślałem, ale dobra, żuchwa centary jest. Myślałem, że kiełki Kimory, ale to jest bardziej chyba pazów. Nudzę się. Jak w porach roku Vivaldiego. Pani lekkich obyczajów. Do laboratorium Triss. Okej, okay, jest tu Triss? Nie ma Triss oczywiście, kurwa. Może na dole u Alvina będzie. Nie, a nie, jest. Nie rozpieszczasz go zanadto? Nie chcemy, żeby wyrósł na rozkapryszonego bachora. Kurwa, twoje włosy. Okej. Okay. Możesz mi powiedzieć coś więcej o znalezionym w bazie salamandry magicznym komunikatorze? Przede wszystkim umożliwia rozmowę na krótkim dystansie. Ktoś znający się na magii może wyciągnąć z niego wiele pożytecznych informacji. Jeśli salamandry używały go do komunikacji z główną bazą, będę mogła ją zlokalizować. Krótki dystans, ciekawe. Mogłabyś sprawdzić ostatnią rozmowę? Bez problemu. Komunikator wysyłał sygnał do jednego z domów w Wyzimie. Zaznaczę ci na mapie. Geralt, jest coś, o czym nie wiem? Mam przeczucie. Sprawdzę i dam znać.
Nie martw się. To zrobię sobie tradycję questa. Uważaj na siebie. Pozyskałem dla nas sojuszników. Świetnie. Spotkanie z Leuwardenem to idealne miejsce na rozmowę. Zatem postanowione. Geralt, zadarliśmy z potężnymi ludźmi. Ta rozmowa może wiele zmienić. Co masz na myśli? Zakończ swoje sprawy w Wyzimie. I dobrze się przygotuj. Może weź ze sobą jakieś eliksiry. Potem może być za późno. Okej. Dobrze. Przyjdę do ciebie później. Właśnie, chcę zrobić tego sidequesta. Tego sidequesta. Wszyscy ludzie full testa. I jest szedzenie. Okej. Gdzie? Tam. Gdzie? Ślad magiczny. Kurwa, tutaj. Gdzie ten ślad magiczny? Z drugiej strony, z tej strony. Salamandra? Czy widziałem? Ohydna pogoda. To rycerze. Chyba te drzwi. Kto za tym stoi? Na szczęście w porę wycofałem depozyt z banku Vivaldiego. Czy nie tutaj, czyli obok chyba. Nic tu po tobie, białowłosy. Wiem, ja to tylko ci domu kradam. W takim razie obok chyba. Gdyby ta była dokładniejsza, byłoby spoko. To, że tutaj gdzieś? Tu są drzwi jakieś. Służba, nie drużba. Chcesz śpiewać? O, kryjówka radowita. Zajebiście. No siema, F5. Witaj ponownie, Wiedźminie. Witaj, Radowidzie. Tym razem nie dzieli nas magiczne lustro. Cieszę się, że zdołałeś namierzyć moją kryjówkę. Triss Merigold maczała w tym palce, prawda? Znasz Triss? Nie osobiście, ale znam Filipę Eilhart, a to tak, jakbym znał wszystkie czarodziejki. Kim jesteś? I nie chodzi mi o twoje imię. Dobre pytanie. Niestety to skomplikowana sprawa. Wychowałem się na dworze królewskim Redanii. Mój ojciec został zamordowany w trakcie wojny z Nilfgaardem. Odkąd przestałem się interesować zabawkami, próbuję odzyskać swoje dziedzictwo, znaleźć morderców ojca i zaprowadzić porządek na Włościach. Niestety, otaczają mnie sprzedajni zdrajcy, czarodziejki nimfomanki cierpiące na przerost ambicji i niewyżyci kapłani Wiecznego Ognia. Zdążyłem się zorientować, że temerskie elity wyglądają podobnie. Nie wątpię. Nic tak nie przyciąga skurwysynów jak władza. Masz do mnie sprawę? Zauważyłeś, że w Wyzimie pojawiły się ostatnio dziwne edykty? Obiło mi się coś o uszy. No cóż, na tych edyktach znajduje się królewska pieczęć, ale zachodzi podejrzenie, że są sfałszowane. Powiedz coś więcej. Talar mówił prawdę. Foltest wcale nie podpisał tych edyktów. Jego podpis wygląda inaczej. Znasz Talara? Oczywiście. Byłbym kretynem, gdybym nie znał szefa wywiadu ościennego państwa. Czyli stan wyjątkowy nie jest dziełem Foltesta? Nie. Myślę, że powinienem go o tym powiadomić. Okej. Kim jest Filippa? Filippa Eilhart jest jedną z najważniejszych postaci w Redanii. Zasiada w Radzie Regencyjnej, dopóki młody król nie osiągnie odpowiedniego wieku, by przejąć władzę. Przekupiła, omamiła lub zastraszyła połowę wpływowych osobistości Redanii. Dodatkowo jest członkinią Loży Czarodziejek, do której należy również twoja Triss. Czarodziejów nie przyjmują? O ile wiem, nie. Ale nie śmiej się. Każda z tych kobiet uważa, że ma prawo decydować o losach świata. Skoro tak mówisz... Nie lekceważyłbym czarodziejek. Są piękne, mądre i pomocne. Ale to tylko pozory. Jeszcze się z nimi rozprawię. Jedyne, co przemawia na korzyść twojej znajomej czarodziejki, to fakt, że już kiedyś zdradziła przyjaciółki. Ufam, Triss. Przypomnisz sobie jeszcze moje słowa. Okej. Co cię łączy z Addą? Chciałem ją nakłonić do ślubu z królem Redanii. Taki mariaż byłby korzystny dla obu państw. Dzięki pomocy Foltesta król Redanii mógłby wreszcie pozbyć się pasożytów i zacząć normalnie rządzić.
Temeria zyskałaby zaś wsparcie w walce z wiewiórkami. O rozwoju handlu nie wspomnę. Do tego połączone siły obu monarchii byłyby w stanie przeciwstawić się rosnącej potędze zakonów rycerskich, czcicieli Wiecznego Ognia, coraz silniejszych gildii kupieckich i cechów rzemieślniczych, co więcej... Wystarczy, przekonałeś mnie. Niestety nie jestem księżniczką Addą. A ty, Wiedźminie, co sądzisz o Foltestowej córce? O co konkretnie pytasz? Pytam cię jako eksperta od potworów. Adda była strzygą, odczarowałeś ją. Owszem. Czy będzie mogła mieć dzieci? Nie widzę przeszkód. Normalne, zdrowe, ludzkie dzieci? Tak mi się wydaje. Ale byłoby dobrze, gdyby któryś z wiedzących rzucił na nią okiem. Dziękuję, Wiedźminie. To dla mnie ważne. Chciałbym, żeby ta rozmowa została między nami. Jeszcze jedno. Wiem, że Adda jest tobą zafascynowana. Mam nadzieję, że nie będziesz próbował pokrzyżować planów dynastycznych Redanii. Nie obawiaj się, królu. Nie będę się mieszał. Kiedy się zorientowałeś? Twoi ludzie patrzyli na ciebie w dziwny sposób, kiedy mówiłeś o Redanii i Addzie. Jeśli będziesz kiedyś w Redanii, odwiedź dwór królewski. Bywaj, Wiedźminie. Bywaj, królu. Okej. Okay. Tam jest napisane? Oczywiście, w ten sposób jego do Salamandry nie chce wmieszać serię królów, to jest ryzykowne. I śledzenie zniknęło, nie mam nigdzie zaznaczonego. Dobra, czyli idę mnie do Triss. Idziemy do Triss, moi drodzy. F5, podpisywanie. Idziemy dalej. Tak, i to nas teraz przeprowadzi prawdopodobnie do rozdziału 4, więc przeciągnę to odcinek do tak 30-40 minut. A tutaj jest. Żeby być na spokojnie tutaj. Nie roz... Jest. Powiadomię wszystko. Jestem czar... Co? Nie roz... O kurwa, O nie! O nie! Myślałem, że to będzie... dobra. Wiem, co tam było powiedziane, co tam powiadom. Możecie sobie spodziewać i przeczytać, ale... Spodziewałem się, że to będzie coś innego jak... Dobra, idziemy do nowego na rekord. Mamy 6 jaskółek, 4 gromy. Jeszcze dużo innych... mikstur, więc... Białowłosy poświęcisz mi chwilę. A cóż to pomoże? Dobry wieczór. Geralt, jesteś w niebezpieczeństwie. O co chodzi? Wojskowi dowiedzieli się o waszych spotkaniach, a Salamandra ma wtyki w armii. Musisz uciekać. Nie mogę. Muszę porozmawiać z innymi. Salamandry zaraz tu będą. Zatem stawię im czoło. Uciekaj. Zwariowałeś? Wiedziałem, że nie uciekniesz. Nawet na to liczyłem. Nie daj się zabić, Geralt. Ty też, wilkołaku. Walczysz z wilkołakiem? No proszę, nasza zasadzka udała się podwójnie. Nie do końca. Niespodzianka. Graj, muzyko. Od razu styl grupowy, od razu wypiję skółkę. Pozwoliłem żyć Vincentowi, zabójczej bestii. Świat się zmienia. Pojawiły się nowe potwory, znacznie groźniejsze. Fistech, niewolnictwo, bezkarność bandytów. Wilkołak nie jest już wrogiem gatunku ludzkiego, czającym się w mroku złem. Jest nocnym mścicielem, stróżem ładu. Świat się zmienia. Poza tym Vincent to porządny wilkołak. No.
kurwa, jebana sucz. Jeszcze będzie latać. Dobra, jeszcze szczątki sobie podbieramy. Zanim pogadamy z Vincentem. O, jeszcze wiadomości przychodzą. Ja zabiłem 3. Nie wiem, zabiłem. XP nie wpadł chyba. Tu jeszcze są szczątki, Vincent są dupę. No, dobra. Musisz się śpieszyć. Po co mi ten nielegalny miecz? Dobra, już wisi. Czekaliśmy na ciebie, Wiedźminie. Witam. Martwiłam się o ciebie. Ustaliliście już coś? Ponoć zakon Płonącej Róży jest skłonny współpracować. Oczywiście. Raz na zawsze wyplenimy zło z Wyzimy. Co prawda w samym zakonie można zauważyć pewne niezgodności, no ale... Niezgodności? Zmieńmy temat. Podobno mamy się gdzieś magicznie przenieść. Pomińmy szczegóły. Triss teleportuje ciebie i Zygfryda do bazy Salamandry. Otworzycie wejście dla oddziału zakonu. Kiedy? W zasadzie już tylko to musimy ustalić. Cisza. Słyszę kroki. Czyżby ktoś mnie śledził? Drzwi są zamknięte. Otwierać! W imię króla Foltesta i Płonącej Róży! To Devet, sprzedajny zakonnik, zakała naszej profesji. Śledził mnie łajdak. No, to mamy problem. Zygfrydzie! Wiem dobrze, że gadasz z wiedźmą! Jesteś skończony! Na honor. Triss, czy zdołasz nas teraz przenieść? Teraz? Co za kretyński pomysł. To może być jedyna szansa. Alk Imbaga Hara! Znałem takiego rycerza, który po teleportacji wypłynął ze zbroi jak gotowane flaczki. Liczę do 3! Jesteś skończony, Zygfrydzie! Flaczki? Może jednak... Dark Ambra der Hadrean! Łaj, teleporter! Piąteczka. Dobrze, moi drodzy, ale w tym momencie zakończę ten odcinek, bo jesteśmy nie wiadomo gdzie. Cudnie, jesteśmy pod Wyzimą. Więc... Ja się będę z wami żegnał, moi drodzy. Cześć. Do widzenia.